Tak, jeżeli 3 dzieli x i 6 dzieli x, to znaczy, że po prostu 6 dzieli x, ponieważ szóstka już zawiera w sobie trójkę. Tak, 6 to jest 2 razy 3. Więc to dodawanie, że 3 dzieli x nie jest potrzebne, po prostu liczba tego typu jest wielokrotnością szóstki, czyli zapiszemy ją sobie jako 6n, gdzie n należy do n. I tak zawsze możemy zrobić, gdy mamy dwie liczby, przy czym jedna z nich jest dzielnikiem drugiej. Tak, 3 dzieli 6, dlatego możemy to uprościć do samego 6 dzieli x. Tak na przykład, jakbyśmy mieli 4 dzieli x i 8 dzieli x, no to wiemy, że 4 dzieli 8, więc po prostu krócej napiszemy, że 8 dzieli x. Dobrze. No i teraz może zróbmy taki przykład, że nie będzie podzielne. Czyli napiszemy ogólna postać liczby podzielonej przez 4 i 6. No, tym razem znowu jest coś nowego, ponieważ zarówno liczby 4 i 6 nie są względnie pierwsze, a także jedna nie dzieli drugiej. Więc co może nam z tego wynikać, że 4 dzieli x i 6 dzieli x? Co w takim razie dzieli x? No może znowu podpowiedzmy sobie za pomocą zbioru wielokrotności, czyli W4 to jest 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 i tak dalej. A W6 już wypisywaliśmy, ale już też jeszcze raz napiszemy. No i teraz interesują nas te liczby, które są podzielne zarówno przez 6, jak i przez 4. No to spójrzmy może na zbiór wielokrotności liczby 4 i zobaczmy te liczby, które są podzielne w nim przez 6. Widzimy, że 0 jest podzielne przez 6, 12 jest podzielne przez 6, no i 24 jest podzielne przez 6. No i oczywiście, jakbyśmy patrzyli na zbiór wielokrotności szóstki i wybrali z niego liczby podzielne przez 4, to wybralibyśmy te same liczby. Co to takiego za liczby? Jak one są powiązane z czwórką i szóstką? No to mamy najmniejsze wspólne wielokrotności liczby 6 i 4. Tak naprawdę nie najmniejsze, tylko ogólnie wielokrotności liczby 4 i 6. Czyli tak naprawdę są to wielokrotności liczby 12, tak? 0, 12, 24, potem 36 jest podzielone zarówno przez 4, jak i przez 6. Czyli mamy wielokrotności liczby 12. No i taką liczbę możemy zapisać w postaci 12n, gdzie n należy do n. Czyli liczba podzielna przez 4 i przez 6 to jest, prościej mówiąc, liczba podzielna przez 12. Czyli możemy też tutaj taki wniosek wyciągnąć, że jeśli a dzieli liczbę x i b dzieli liczbę x, to x jest podzielne przez najmniejszą wspólną wielokrotność liczby a i b.
No i to cały czas nam pasowało. Wcześniej też, jak mieliśmy przykład 3 i 6, ponieważ najmniejsza wspólna wielokrotność dla 3 i 6 to jest 6, a dla liczb względnie pierwszych z punktu pierwszego i z drugiego to najmniejsza wspólna wielokrotność dla nich to jest ich iloczyn, czyli dla trójki i piątki to 15, dla trójki i czwórki to 12. Więc ta zasada jest najbardziej ogólna. Możemy ją zastosować do każdego przypadku, gdy mamy podane liczbę naturalną podzieloną przez dwie inne liczby naturalne. Wtedy możemy zapisać, że x jest postaci to nasze nww ab razy n, gdzie n należy do n. Dobrze. No i może jeszcze parę przykładów trudniejszych. Chociaż ten kolejny będzie podobny. Zapiszemy sobie tutaj ogólną postać liczby podzielonej przez 8 i przez 6. Czyli tak. Mamy, nie tak, chwila, bo się zawiesiło. No. Dobra. Tak, 8 dzieli x i 6 dzieli x. Wiemy już, że możemy po prostu określić najmniejszą wspólną wielokrotność dla liczby 8 i 6. No i jest to mała para liczb, zatem wiemy, że to jest po prostu liczba 24, ta wspólna wielokrotność, czyli 24 dzieli x. Więc x jest postaci 24n, gdzie n należy do n. A teraz troszeczkę trudniejszy przypadek. Ogólna postać liczby podzielonej przez 3, 5 i jeszcze 8. Przez 3 liczby. Jak to będzie wyglądało? Liczba jest podzielona przez 3, czyli 3 dzieli x, i 5 dzieli x, i 8 dzieli x. Znowu będzie nam tutaj odpowiadać ta zasada z szukaniem najmniejszej wspólnej wielokrotności, ale aż dla trzech liczb, czyli dla trójki, piątki i ósemki. No, to właśnie dzieli x. Tylko teraz warto się zastanowić, jak policzymy tą najmniejszą wspólną wielokrotność. Wiemy, że jeśli te liczby są względnie pierwsze, to wystarczy policzyć ich iloczyn. Czy są to liczby względnie pierwsze? Trójka z piątką są względnie pierwsze. Trójka z ósemką są względnie pierwsze. I piątka z ósemką też są względnie pierwsze. Zatem faktycznie wystarczy policzyć ich iloczyn. I to jest liczba 120. Czyli 120 dzieli tą naszą liczbę. A nasza liczba może być zapisana jako 120n, gdzie n należy do n. Czyli te liczby to są wielokrotności liczby 120. Dobrze. No i znowu zwiększamy poziom trudności. Mamy taką trójkę liczb, chociaż będą mniejsze. 2, 3 i 4. Czyli musimy mieć liczbę podzielną przez 2 i jednocześnie przez 3, a zarazem przez
4. Znowu widzimy, że musimy znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność dla trzech liczb. No ale jak widać, nie wszystkie są względnie pierwsze. I możemy najmniejszą wspólną wielokrotność łatwo ustalić dla takich małych liczb, ale gdybyśmy mieli problem, to możemy na piechotę sobie zrobić, że najpierw zrobimy najmniejszą wspólną wielokrotność dla tych dwóch, czyli napiszemy, że 6 dzieli x, bo akurat to są liczby względnie pierwsze, i 4 dzieli x, no i wtedy napisać już najmniejszą wspólną wielokrotność dla szóstki i dla czwórki, czyli 12. Tak, 12 dzieli x. No i wtedy nasza liczba jest w postaci 12n, gdzie n jest liczbą naturalną. A my przechodzimy do przykładu 5, 10 i 12. Tym razem zarówno piątka z dziesiątką nie jest względnie pierwsza, jak i dziesiątka z dwunastką nie są względnie pierwsze. Ale to dla nas żaden problem, bo już wiemy, że możemy sobie zrobić najmniejszą wspólną wielokrotność dla piątki i dziesiątki najpierw. Czyli wiemy, że to jest liczba 10. Tak, to znowu jest ten przypadek, że jedna liczba dzieli drugą, czyli tą większą bierzemy jako najmniejszą wspólną wielokrotność. Tak, piszemy 10 dzieli x i 12 dzieli x. No i najmniejsza wspólna wielokrotność dla dziesiątki i dwunastki to 60. Zatem nasza liczba jest wielokrotnością 60. Jest w postaci 60n, gdzie n należy do n. No i przypadek ogólny. Spróbujmy dla trzech liczb zapisać, czyli ogólna postać liczby podzielnej przez a naturalne, b naturalne i c naturalne. Tak, czyli nasza liczba a dzieli x, b dzieli x i c dzieli x. Zatem najmniejsza wspólna wielokrotność musi dzielić najmniejsza wspólna wielokrotność liczb a, b i c musi dzielić x. I tego już bardziej nie uprościmy, więc zapiszemy sobie, że nasz x jest w postaci nww abc razy n, gdzie n należy do m. Dla 4, 5, 6 i dowolnej liczby liczb działa to tak samo, czyli sprawdzamy najmniejszą wspólną wielokrotność dla wszystkich. No i to by było na tyle.